Co tam? No, nagrywam sobie. Offline? Tak, offline, offline. Możesz pomachać do widzów. Nie mam gdzie. Jak? Przecież jesteś widoczny w okienku. Gdzie? Tu. A, tu. A. Tu jest. Dobra. Cześć, moi drodzy. Ja to mam normalnie jakiegoś pecha, bo znowu mamy iPhone'a 12. Poobijana trochę. Rzeczywiście coś tutaj się mogło zadziać. Sprawdźmy, jak urządzenie zachowuje się podczas ładowania. Zasilacz jest ustawiony na zasilanie po Lightning. Podłączamy wtyk. Co się dzieje? Pobiera to jakiś prąd. Taki, powiedzmy, dziwny trochę. Jakby coś tam się chciało ładować, ale nie do końca. Ogólnie to powinno wskoczyć mniej więcej na jakieś 400 kilkadziesiąt mili. Powinien wyświetlić się komunikat, że urządzenie jest ładowane i prąd powinien narastać po jakimś czasie. A tutaj urządzenie pobiera dziwny prąd rzędu 200-400 mili. Wyświetlacz się nie podświetla. Coś jest nie tak. Nie reaguje też urządzenie na włącznik. Więc co? Trzeba je rozłożyć. I zobaczymy, co w środku się stało. Najpierw wykręcam dolne wkręty typu Pentalop. Kładę urządzenie na podgrzewacz. Uruchamiam go. Temperatura zadana to 65 stopni. Ekran już został podgrzany. Nie za mocno, nie za słabo. Użyję oczywiście blachy. No, muszę powiedzieć, że ekran tutaj siedzi mocno. Można by podejrzewać, że nikt go wcześniej nie otwierał. Powoli słyszę delikatne puszczanie kleju u szczelki. Delikatnie trzeba tutaj postępować. Znowu na podgrzewacz. Ciekawa sprawa, bardzo opornie to schodzi. Poprzedni 12 Pro to sam się otworzył praktycznie. O, teraz ewidentnie coś poszło mocniej. W sensie klej puścił. Ekran odsunął się. Jest szczelina. Widzę już tutaj kątem oka przez szczelinę odbarwiony marker. Czyli diagnoza autoryzowanego serwisu. Wydaje się ze wszechmiar słuszna. Czyli jednak ktoś to urządzenie musiał otwierać. Ogólnie te urządzenia, szczególnie właśnie 12, model 12 w górę, ekran bardzo mocno trzyma się korpusu. Powierzchnia samej uszczelki jest zdecydowanie większa, przez co lepiej się klei. I podnoszenie takiego ekranu jest nie lada wyzwaniem. W tym wypadku pośpiech nie jest dobrym sprzymierzeńcem. Staram się przeciąć tą uszczelkę. Mocno trzyma górę ekranu. Ja to jeszcze dam na podgrzewacz. Nie wiem, czy ekran jest sprawny, czy nie, ale wolę go nie uszkodzić. Jak miałoby się okazać, że jest sprawny, to przy ewentualnej naprawie tego urządzenia klient poniesie niższe koszty. Ogólnie do podważania ekranu nie polecam używania niczego, co jest grubsze niż taka blaszka. To jest grubości mniej więcej żyletki. Wszelkie otwieraki tego typu są tak na oko dwa razy grubsze. To jest zbyt sztywne, jakby ostre krawędzie to ma i operowanie czymś takim przy ekranie to nie jest dobry pomysł. Takich rzeczy nie używajcie. To jest jakieś tak, wiecie, ja to mam, ale nigdy z tego nie skorzystałem. Jak widzicie moje live'y czy materiały, zawsze używam takich blaszek. One się co prawda dość szybko wyginają, poddają się, bo są cienkie. Nie są w stanie wyrządzić większej krzywdy korpusowi czy ekranowi i tak dalej. Jeszcze raz to dogrzewam. Jest zabawy kupa z tym ekranem. Ok. W zasadzie już to mamy. Jeszcze jakieś tam drobne rzeczy. O, widzicie, jakie to jest twarde? To jest naprawdę jakaś taka, nie wiem, guma czy coś takiego. Bardzo, bardzo twarde i mocne. Więc tak, urządzenie wody dostało z pewnością. Widać to po odbarwieniach na elementach metalowych u dołu ekranu, u dołu korpusu. Przebarwiony marker na gnieździe karty SIM.
palce wewnątrz, no czyli to było otwierane, po prostu uszczelka dobrze złapała po otworzeniu i zamknięciu. Nie wydaje się, że była otwarta, bo zobaczcie, jaka jest tutaj, ile tu jest brudu u góry ekranu. Jakby uszczelka była wymieniona, to tego brudu by tu nie było. Po prostu zostało to otworzone, zamknięte i jest ok. Ciecz była, więc diagnoza autoryzowanego serwisu jest słuszna. Odmowa obsługi gwarancyjnej z powodu zalania. Wiecie, kupujecie urządzenie zadeklarowane z normą IP, która gwarantuje coś tam i okej, oddajecie telefon. O, zalany. Dziękuję, nie ma gwarancji. Tak to działa. Czasami też zadajecie mi pytania, czy po naprawie wasz iPhone będzie dalej wodoszczelny czy wodoodporny. Ja często odpowiadam, że udzielam gwarancji takiej samej jak Apple i klienci czasami pytają, czyli jakiej? Ja odpowiadam, no żadnej, bo w końcu to urządzenie jak się zaleje, to traci się gwarancję, więc jakby mogę udzielić takiej samej gwarancji. Ja oczywiście deklaruję, że wszystko zrobię dobrze, ale w momencie zalania gwarancja zanika. Apple działa tak samo, albo ja działam tak samo jak Apple. Nie, oczywiście to jest też taki żart, ale no tak to działa, co ja mogę więcej powiedzieć. Dobra, otwieramy to urządzenie dalej, czyli będzie trzeba je rozkręcić. W tym wypadku zaczynamy od blachy, która zasłania taśmę ekranu i baterię, bo to w pierwszym rzędzie będzie trzeba rozłączyć. Najpierw zasilanie z baterii, potem ekran można odpiąć. Jest tu druga taśma w tym modelu. I oczywiście jeszcze jest taśma od elementów głośnika rozmów. To też trzeba rozłączyć. To jest ta taśma. Ja używam paznokci do podważania. Mam krótkie paznokcie, ale sprawdzają się w tej roli dość dobrze. Kiedy wszystkie taśmy są zdjęte, można jeszcze się pomęczyć z tą naklejką i zobaczcie, jak to wygląda. Naprawdę trzeba użyć sporo siły, żeby ją zerwać. Powierzchnia wnętrza korpusu, gdzie jest przyklejona ramka, jest naprawdę duża. Ta ramka ma o wiele więcej możliwości chwycania, sklejenia ramki ekranu, w sensie ramka korpusu i ramka ekranu. Ramka ekranu jest tutaj, gdzie ślad reszty naklejki się znajduje. To nie jest integralna część ekranu. Ramka jest przyklejana do szyby i tutaj do wewnętrznej części ekranu. Ogólnie wnętrze nie wygląda tak źle. Ciecz wydaje się, że skumulowała się na dole. Najczęściej do zalania dochodzi przez głośnik rozmów. Tutaj ta siateczka jest dość, powiedzmy, delikatna i większe ciśnienie wody powoduje, że ta woda, ciecz, cokolwiek wnika. Tutaj trudno powiedzieć, gdzie ta woda się dostała. Może od soketu karty SIM. Na pewno się skumulowała właśnie na dolnej części ekranu i dolnej części urządzenia. Tu widać właśnie zalanie odparowanej cieczy wody. Sprawdźmy, jak się zachowuje płyta główna. Podłączymy sobie tasiemkę do zasilania płyty głównej. Tasiemkę podłączam do zasilacza. Zasilacz widzicie na górze, jest wyłączony w tej chwili. Ograniczę sobie prąd do, powiedzmy, 500 mili. I nic się nie dzieje. Nie ma zwarcia. No dobra, to rozkręcę trochę prąd, powiedzmy do 2 A. Spróbujmy uruchomić takie urządzenie. Zobaczymy, jaka będzie reakcja na włącznik. Jest reakcja na włącznik, ale niestety nie najlepsza. Zobaczcie, co się dzieje w momencie, kiedy duszę przycisk włącznika. Ogólnie to nie ma reakcji na przycisk włącznika. Urządzenie nie startuje, trapi ten sprzęt coś jeszcze. Coś tutaj powoduje zwarcie.
Co to może być? No otóż może to być wszystko. Mogą to być zalane taśmy. Odłączyłem w tej chwili taśmę doka, która często powoduje przeróżne historie. Nic się nie zmieniło. Odłączajmy zatem kolejne rzeczy. Kamery, taśmy. W modelu 12 musicie uważać na tą taśmę od górnych anten. Ona jest wyjątkowo twarda i krucha, przez co odpinanie i wpinanie kilkukrotne i odginanie tej taśmy może ją niestety uszkodzić. Odpinamy elementy też Face ID. Pod taśmami są kolejne taśmy. Jest tego tutaj dużo. Zostawiam jedynie taśmę włącznika i socket SIM, ale wiecie co? Socket SIM też sobie odkręcę, bo jeżeli tu zalanie poszło przez socket SIM, to kto wie, może coś ciekawego się tutaj zadziało. Co tam? No, nagrywam sobie. Offline? Tak, offline, offline. To są nasze dwie taśmy. Możesz pomachać do widzów. Nie mam, gdzie? Jak? Przecież jesteś widoczny w okienku. Gdzie? Tu. A tu, a tu jest. Dobra. Okej, tasiemki pięte. I co? Sprawdzamy jeszcze raz. Prąd, przycisk włącznika i reakcja taka sama. Wychodzi na to, że problem jest w płycie głównej. Coś się jej stało. Można zrobić jeszcze jedną rzecz. Czasami się zdarza, że przycisk włącznika, taśma przycisku włącznika może być w jakiś sposób uszkodzona. To jeszcze jest jeden taki patencik na to, żeby coś tutaj stwierdzić. Mianowicie podłączamy z powrotem taśmę doka. Podłączamy, wyłączamy zasilanie na lightningu. Odpalamy zasilanie na płytę i odpalamy lightninga. I patrzymy, co się dzieje. Otóż za wiele się nie dzieje, sytuacja jest dokładnie taka sama. Potencjalnie z tym urządzeniem mamy problem z płytą główną. Więc diagnoza autoryzowanego serwisu? Zgadza się, urządzenie zostało zalane, markery są odbarwione, był kontakt z cieczą, odmowa działania, odmowa obsługi gwarancyjnej, no bo urządzenie straciło właśnie gwarancję, bo zostało zalane. Więc tyle z gwarancji deklaracji, obietnic Apple, że to urządzenie spełnia jakieś tam normy. Ok, urządzenie trafia do serwisu operatora telekomunikacyjnego. Ten stwierdza, że płyta główna nie działa. Koniec historii. Trafia to do mnie. Potwierdzamy obie informacje. Urządzenie jest zalane. Płyta główna jest uszkodzona. Wykręcamy teraz tą płytę główną i może jeszcze uda się coś zobaczyć. Tutaj ważna kwestia, pod tymi taśmami jest schowana śruba, wkręt. I jeszcze jedna ważna sprawa, taśma włącznika jest jakby podklejona na pamięć urządzenia. Nie da się jej tak po prostu odłączyć. Przy wyciąganiu można by ją urwać. Trzeba najpierw zdjąć, odkleić naklejkę, która na tej taśmie się znajduje. Trzeba to robić ostrożnie, bo można urwać też taśmę. No właśnie, coś takiego. Jest tu pewne wyprofilowanie. Może uda mi się wam to pokazać. O właśnie, na tej naklejce jest wyprofilowanie na tą taśmę. Teraz można tą taśmę odkleić dopiero od pamięci. Taśma też jest przyklejona. Trzeba uważać, żeby jej nie urwać. Wymiana tej taśmy jest bardzo kłopotliwa w tym modelu. Ok, kiedy mamy już wszystko, można powoli wyciągać płytę główną. Jeszcze jedna śruba, wkręt. W tym miejscu jest mała blaszka, która trzyma płytę główną jeszcze. Teraz już mamy absolutnie wszystko. Można to wyciągać. Płyta główna wyciągnięta.
Na pierwszy rzut oka nic specjalnego tutaj nie widać. Płyta jest prosta. Nie wydaje się, żeby była kiedykolwiek naprawiana. Ciekawe, co tutaj się stało. Udzielę Wam odpowiedzi w następnym odcinku. Dzięki, do zobaczenia, do następnego razu.